Do przygotowania ciasteczek będziemy potrzebować 100 g miękkiego masła, 100 g drobnego cukru, 1 cytrynę, 300 g mąki pszennej, 1 jajko, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia oraz pół szklanki cukru pudru do obtoczenia ciasteczek. Bierzemy średniej wielkości miskę, do której wsypujemy 100 g cukru oraz dodajemy 100 g miękkiego masła. Masło z cukrem ubijamy na gładki, puszysty krem. Kiedy zmiksowaliśmy już masło z cukrem, dodajemy 1 jajko w temperaturze pokojowej i ponownie miksujemy. Miskę odkładamy na chwilę na bok, bierzemy umytą i sparzoną wrzątkiem cytrynę i ścieramy skórkę cytrynową na małych oczkach. Cytrynę przekrawamy na pół, wyjmujemy pestki i skórkę oraz sok cytrynowy dodajemy do masy myślanej. Następnie do miski lub do dużego talerza przesiewamy mąkę oraz proszek do pieczenia. Przesianą mąkę z proszkiem powoli, łyżka po łyżce, dosypujemy do masy maślanej, cały czas miksując. Kiedy ciasto będzie zbyt gęste, rozpoczynamy wyrabianie ręką. Wyrabiamy do momentu połączenia się wszystkich składników. Tak wyrobione ciasto nakrywamy folią spożywczą i wkładamy na 1 godzinę do lodówki. Wyjmujemy ciasto z lodówki. Przygotowujemy sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, na którą będziemy wykładać ciasteczkowe kuleczki. Ze schłodzonego ciasta formujemy kulki o średnicy około 2 cm. Obtaczamy je w cukrze pudrze, a następnie układamy w odstępach na papierze do pieczenia. Tak przygotowane cytrynowe kuleczki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na około 15 minut. Ciasteczka gotowe, pozostawiamy do ostygnięcia.